No i ruszyło. Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Mirek oraz... Barula. Tak jest, ja jestem ten tutaj, macham teraz do was po lewej stronie na waszym ekranie, a Barula tutaj po prawej, pomachaj. Ha. Macham dwoma łapkami, witam wszystkich. Więc tak, po pierwsze bardzo was przepraszam za to, że spotykamy się o tak po pierwsze późnej porze, a po drugie, że nie przedstawimy wam dzisiaj żadnych meczy, ponieważ... Z przyczyn osobistych nie mogłem się zjawić wcześniej. Jest godzina dokładnie minutka po północy, a turniej, który chcieliśmy relacjonować, czyli finały sezonu 8 polskiej sekcji ESL-owej Złoto dla Zuchwałych, rozgrywał się troszeczkę wcześniej, więc no, rozminęliśmy się. Niestety przyczyny losowe tutaj mnie wyeliminowały. Mam nadzieję, że jakoś nam to wybaczycie. Chcieliśmy z Barulą jednak nadrobić troszkę te zaległości, jeśli chodzi o polskie streamy, jeśli chodzi o polską scenę. Prawda, Barula? Tak, to, że się nie odzywam, wcale nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Żeby nie było. Dokładnie. Będziemy tutaj starać się dla was komentować wszystkie polskie rozgrywki, które będą z czasem wchodziły na przykład na tym kanale. Też z czasem, jak Barula się zaopatrzy w troszkę lepszy sprzęt, będziemy u niego również starać się komentować rozgrywki. Zaznaczam też, chodzi o rozgrywki 7x7. Na razie o tej formule dyskutujemy. Zaczynamy, tak, i zaczynamy. Dokładnie. Będzie to przede wszystkim polski turniej, później z czasem może przejdziemy na Go for Vota oraz pomyślimy też o innych ligach. Ale to w przyszłości. Tak jest, nie będziemy na razie wszystkiego ujawniać, bo wszystko może dopiero się z czasem jakoś wyklarować troszkę inaczej. Mam nadzieję, że jednak tutaj nasza inicjatywa się przebije i zyska waszą aprobatę. Dobra, więc z racji tego, że nie mogliśmy być bezpośrednio w meczach, ale możemy dla was zrobić taką szybką rozpiskę tego, co się dzisiaj działo i jak dzisiaj wyglądały finały sezonu 8 w Złocie dla Zuchwałych. Barula, może teraz przeskoczę na tabelkę, okay. A ty może przedstawisz, jak to od twojej strony wygląda, jak oceniasz ten turniej? To znaczy, dla mnie było dość dużym zaskoczeniem, że Laki Kuraki sobie tak by dobrze udało im się. Udało im się, przeszli do kolejnej ligi. Retard Room u siebie napisał, zacytuję na swoim tutaj fanpage'u, po długich godzinach udało nam się osiągnąć drugie miejsce w finale sezonu. Po wyczerpującej walce z Laki Kuraki przegraliśmy 3-2, czyli była bardzo wyrównana walka. Ciężko powiedzieć o wszystkich bitwach, które dzisiaj rozegraliśmy, gdyż było ich naprawdę dużo, jednak najbardziej nas cieszy ogranie dwóch proligowych drużyn. Może zobaczymy, spróbujemy zobaczyć, które to były proligowe drużyny. Strong Siema, ograli Strong Siemę, tak? Dobrze widzę? Mówimy teraz o Retard Roomie, prawda? Tak, o Retard Roomie, tak. I Paralityków. I Paralityków, dokładnie, więc to jest coś. Trzeba im pogratulować. I dalej tutaj będę... Kończąc ich wypowiedź i cytować, z tego powodu też nie jest nam aż tak smutno, że to nie my dostaliśmy się do Proligi. O wszystkich naszych sukcesach i failach będziemy was informować na bieżąco. Jeżeli sobie chcecie znaleźć się ich fanpage, wpiszcie sobie po prostu Retard Room na Facebooku. No, jak najbardziej tutaj zgadzam się z swoją opinią. Faktycznie chłopaki sobie poradzili bardzo ładnie. Drugie miejsce w takim turnieju, w takim finale z całego sezonu to jest bardzo dobra lokata jak dla mnie. Świetnie to też właśnie im wróży na przyszłość. I sądzę też, że no, tak jak powiedziałeś i jak oni sami to sformułowali, ogrywanie na przykład Strong Siemy czy Paralityków, którzy przypomnijmy Paralityk w poprzednim Go for Vocie, nie tym ostatnim z niedzieli, ale tak jakby dwie niedziele temu, zajęli pierwsze miejsce, bo tam był mały problem zrobiony przez grafika, błąd został dokonany na oficjalnym ogłoszeniu, że było w ogłoszeniu przedstawione, że Paralityki zajęli drugie miejsce, ale chyba po 24 godzinach zostało to sprostowane i odzyskali to pierwsze miejsce na podium. Więc Paralityki to przypomnijmy drużyna, w której grają na przykład Devil, który jest adminem polskim, albo chociażby Snip, którego być może, jeśli ktoś się z was interesuje troszkę więcej ESL-em, będziecie kojarzyć na przykład z drużyny Lemik Train, która swego czasu była głównym graczem, jeśli chodzi o polskie ekipy w tych... Krótko rzecz biorąc, przede wszystkim dwóch maksymalnie dobrych graczy z najwyższej ligi.
Zgadza się. No tutaj jak najbardziej prezentowali zawsze wysoką formę i zawsze gdzieś tam przewijali się, jeśli chodzi o różne turnieje na samym topie, więc naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik Retard Roomu. Ale co, no trzeba przyznać mimo wszystko, zwróćmy jednak z powrotem swoje oczy na drużynę Lucky Kuraki z takimi graczami jak Broda, Palermo, Goryl, Frugo, Tymon. No tutaj chłopaki pokazali jednak klasę, to jednak oni zgarniają nagrodę główną. Przypomnijmy, jeśli chodzi też o nagrody w tym turnieju, każda z drużyn swoje uzyskała, tak jakby, ponieważ za pierwsze miejsce było 31,5 tysiąca golda, jeśli się nie mylę, na zespół. Już sprawdzam, sekundkę. Tak, za pierwsze miejsce 31,5 tysiąca, drugie 24,5, trzecie miejsce 17,5 tysiąca, potem 14, 10,5 i 7. No ale to mimo wszystko już są kwoty, że tam zawsze jakieś pocieszenie, chociaż ci panowie akurat na chyba braki golda nie narzekają, ale zawsze to jakieś takie umilenie tej rozgrywki, że jednak walczyło się o coś, a nie jakąś pietruszkę, więc zawsze można było troszkę zyskać dodatkowych finansów, na przykład na jakiś nowy czołg premium albo premkę, więc zawsze, zawsze coś, prawda? I tak, ja jeszcze dzisiaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Dzisiaj wszedł patch 9.8 i dla niektórych graczy dużym zaskoczeniem była zmiana miejsc kapów. Między innymi rozmawiałem tutaj z Fejkiem, z chłopakami z Fejka i powiedzieli, że zrobili obronę właśnie na Himim, górnego kapa. Leci kap, a nikt się nie pojawia. Co się okazuje? Kap został przesunięty za budynek. Tak więc te czołgi, które stoją w okienkach na górnym kapie, już nie będą. Będzie trzeba zastosować nie defensywną obronę, ale obronę już bardziej ofensywną, atakującą. Więc to obrona też jest ofensywna. Fajne. Fajne tak, sformułowanie. Ja wiem, ale chodzi o to, że nie stać w jednym miejscu, tylko jednak ruszać do przodu, żeby skontrować i zdekapować. Więc to jest bardzo fajny, ciekawy ruch, jeżeli chodzi o wargaminga. Jasne, jasne. No tutaj Wargaming zresztą usunął z takich turniejów dotychczasowej karierze, jeśli chodzi na przykład Grand Finals, czy też rozgrywki związane z Intellectual Masters. Zawsze to się jakoś dziwnie zgrywało z patchami, co też powodowało później małą konsternację u graczy, co się dzieje, że w ogóle pamiętam na przykład Intellectual Masters to były zmiany w artyleriach i chłopaki jak odpalali te parę godzinek przed turniejem swoje maszynki, testowali właśnie jak ta rozgrywka się toczy i jak zobaczyli, jak ten nerw celności zaczął działać, to był mały ząg. No ale nie będziemy tutaj siać teorii spiskowych, więc ale to nie o to jest, chodzi. Znaczy, właśnie, nie wydaje mi się, żeby to była teoria spiskowa, natomiast bardzo wielkie zaskoczenie dla dużej ilości nawet dobrych graczy z najwyższej polskiej półki. Jasne, jasne, dokładnie. I to właśnie też poniekąd ten patch był przyczyną naszych problemów, ponieważ udało mi się wbić do domu około 22.30, jakoś tak. Jednak no, odpaliłem kompa, od razu wpadłem tutaj do Barule, żeby zagadać, czy coś streamujemy. No i odpaliłem klienta. Radosna informacja, że mój klient niestety się aktualizuje, więc goodbye, see you. Na tym się skończyła moja rozmowa z World of Tanks dzisiaj. No ale jesteśmy, staramy się, przynajmniej dzisiaj takie małe podsumowanie tego dnia wstęp dla Was czynimy. Wstęp. Tak jest, to jest wstęp naszej zabawy, a dzisiejsze podsumowanie samego finału. Dokładnie. Czy jeszcze coś masz zamiar właśnie dodać, Barula, czy już chyba będziemy powoli kończyć? Nie, no chciałem powiedzieć dobranoc. Dokładnie, ja też również się dołączam do tych życzeń. Życzymy Wam miłej nocy i do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo w przyszłą środę.